Cześć, cześć. Oj, patrzymy. Cześć, cześć, z tej strony Janna z Zielonego Detoksu. Być może widzicie mnie krzywo w pionie, w poziomie. W takim razie po prostu, jeżeli moglibyście przekręcić ekran swojego telefonu, bo ja tutaj mam misterną konstrukcję, którą ciężko będzie zmienić, dlatego że nadaję równocześnie na trzech kanałach, na Instagramie, na Facebooku i mam nadzieję, że na YouTubie, jak uda nam się połączyć. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem niesamowicie podekscytowana, bo jest pierwszy dzień wyzwania. Wyzwania, które jest absolutną pigułką wiedzy, połączę ze sobą takimi małymi kropeczkami. Zdrowe odżywianie, oczyszczanie i wzmacnianie. I pokażę Wam linki i zależności pomiędzy tymi trzema procesami. I nie mogę się już doczekać, aż pokażę Wam tą całą wiedzę, którą przygotowałam do dzisiejszego live'a. Live'y będą przez 3 kolejne dni, dzisiaj o 11, jutro o 11 i we wtorek o godzinie 11. Ja wiem, że w ciągu dnia to jest taka abstrakcyjna godzina w tygodniu, ale zawsze te live'y zostają do końca wyzwania, także spokojnie możecie nadrobić. Jeszcze zerknę, co tam. O, zobaczcie, zapomniałam o spince. Ile wspaniałych rzeczy, ale nas rozpieszczasz. Cześć, Isiu, cześć. Jakbyście mi napisali na Instagramie, czy jesteście w stanie oglądać w takiej wersji, dlatego że telefon mam przykrzywiony, ale statyw już chyba więcej nie pomieści i się nie uda. Jeszcze zerknę, może z YouTube'em by się udało. Byłoby super, jakby się udało jeszcze z YouTube'em. Ale powinno. Kochani, jak się dzisiaj czujecie? Bo ja przez to wyzwanie po prostu ręce mi tak chodzą. Tak mi chodzą. Jeszcze raz może spróbuję. Jest w porządku. Super. Jeszcze chwileczkę. Ostatni już raz próbuję na YouTubie. Nie wiem do końca, dlaczego tak się dzieje. Cześć. Słuchajcie, na YouTubie nie udało się wystartować, ale ja ten filmik później na YouTube wrzucę, żeby YouTuberzy nie czuli się poszkodowani. Być może przepływ danych jest po prostu za mały. Kochani, ja się nazywam Joanna Mańkowska i prowadzę bloga Zielony Detoks. Uczę Was nie tylko o zdrowym odżywianiu, ale taką moją perełką wiedzy jest chyba odrobaczanie i oczyszczanie organizmu, czyli szeroko pojęty detoks. Dzisiaj przychodzę do Was z niesamowitym wyzwaniem, a mianowicie chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak połączyć te wszystkie kuracje, o których mówię, te wszystkie suplementy, dlatego że w internecie jest zalew informacji. Bardzo dużo mówi się o tym, że ten preparat działa na ból ramienia, a ten preparat działa na infekcję pochwy, a ten preparat działa na wzmocnienie odporności. Ale tak naprawdę, jeżeli będziemy stosować wybiórcze preparaty, to nie powstanie z tego żadna strategia. I one mogą przynieść krótkofalowo ulgę, tak samo jak wszystkie środki farmakologiczne, które zobaczycie, zwalczają objawy. Więc one mogą przynieść krótkofalowo ulgę, ale nie będzie takiego gruntownego poprawu stanu zdrowia i naszego samopoczucia. Bo pamiętajcie, że w tym wszystkim, co robimy na co dzień, czyli w tych wszystkich zabiegach, nie chodzi o to, żeby osiągnąć jakiś idealny stan. Chodzi o to, żeby czuć się codziennie na tyle dobrze, żeby funkcjonować na pełnych obrotach. Chodzi o to, żeby nie chorować, nie spędzać jesieni i zimy na chorowaniu i na leżeniu w łóżku, kiedy na przykład moglibyśmy w tym czasie robić cudowne inne rzeczy. Muszę Wam powiedzieć, że ja byłam strasznym chorowitkiem zawsze. I od kiedy zastosowałam właśnie te trzy filary, czyli oczyszczanie, wzmacnianie i zdrowe żywienie, ja nie choruję jesienią i zimą i muszę Wam powiedzieć, że to jest taka ogromna różnica jakościowa, jeżeli chodzi o całe moje życie, dlatego że do tej pory było tak, byłam chora, potem wiecie, jak to jest po przeziębieniu, potem się jeszcze przez tydzień kicha i smarka, bolą zatoki, boli głowa i człowiek nie jest w stanie w ogóle funkcjonować. Nie byłam w stanie pracować na tak dużych obrotach jak teraz. Zobaczcie, ile treści dla Was tworzę, darmowej treści. Jestem w stanie ją wygenerować tylko dzięki tej całej energii, którą mam która powstaje poprzez oczyszczanie i wzmacnianie mojego organizmu. I jeszcze nawiążę troszeczkę do tej darmowej treści. Kochani, jeżeli jesteście moimi kursantami i kupiliście dostęp do mojej platformy, to jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna, bo dzięki temu mogę też tworzyć dużo innych wartości.
ale platforma jest ohasłowana, dlatego że tam treści są chronione prawem autorskim. I o ile te wszystkie rzeczy, które dostajecie ode mnie za darmo, są jak najbardziej do szerowania i dzielenia się ze wszystkimi, żeby te informacje, które Wam przekazuję, dotarły naprawdę do całej Polski, żebyśmy po prostu nie chorowali, żeby Polska się wybiła w tych statystykach, no bo niestety, jeżeli chodzi o zachorowalność, o różne choroby autoimmunologiczne czy nowotworowe, to naprawdę przodujemy w Europie, żebyśmy wybili się i żebyśmy byli uważani za dużo zdrowsze narody, tak jak na przykład narody skandynawskie. Te treści są wszystkie za darmo, ale jeżeli kupiliście dostęp do mojej platformy, bardzo proszę, uszanujcie moją pracę i nie dzielcie się ani hasłami do platformy, ani PDF-ami, ani filmami, które na niej są. Dlatego, że to tak, jakbyście po prostu wynieśli jakiś produkt ze sklepu, nie płacąc za niego, tak? Bo za te kursy się płaci i one dlatego są chronione hasłami, żeby nie było do nich dowolnego dostępu. I o to Was bardzo, bardzo serdecznie proszę, bo wiem, że moje kursy pojawiły się na Homikuj, wiem, że pojawiły się na Homiku i wiem, że Wy też dzielicie się tymi materiałami i jest mi po prostu z tego powodu bardzo, bardzo smutno, dlatego że ja spędzam dużo czasu tworząc dla Was te kursy i byłabym zobowiązana, gdyby to się odbywało właśnie na takich zasadach. Śmigamy, słuchajcie, do wartości. Powiedzcie mi, skąd mnie oglądacie i jak się dzisiaj czujecie. Od tego wyjdziemy. Ach, i jeżeli oglądacie mnie jeszcze na Facebooku, to koniecznie wpiszcie w komentarzu do tego live'a tak, a dostaniecie link do PDF-a na dzisiejszy dzień i to jest po prostu lista zdrowych zakupów. Z taką listą jest dużo prościej przejść przez czy targowisko, czy supermarket jak burza i po prostu odhaczać wszystkie rzeczy. Do każdego dnia wyzwania jest jeden PDF w formie prezentu ode mnie dla Was i te PDF-y możecie sobie spokojnie zapisać na komputerze i zawsze mieć do nich dostęp. Także bot jest uruchomiony, czyli automatyczny responder, automatyczny robot na zielonym detoksie. Jak napiszecie tak w komentarzu, to ten bot wyśle do Was wiadomość z zapytaniem, czy chcecie dostać link do materiału na dzień dzisiejszy. I tam będzie link właśnie do tego materiału, możecie go sobie spokojnie pobrać, zapisać, wydrukować. Dla osób, które brały udział i biorą udział w wyzwaniu Pigułka Wiedzy, mam też niesamowitą informację. Słuchajcie, wiem, że do części osób nie dochodzą maile, ale jest to wynik tego, że Wasz system mailowy odbija maile z Zielonego Detoksu albo od Joanny z Zielonego Detoksu. Więc bardzo serdecznie proszę Was, sprawdźcie, czy moje maile nie lądują w spamie. Dlatego, że teraz, no uwielbiam Was i zgodziłam się, że udostępnię Wam te PDF-y jeszcze raz całkowicie za darmo i był robot podłączony też do Zielonego Detoksu i te PDF-y można było jeszcze nadrobić, jeszcze sobie zapisać. Ale one są dostępne tylko przez 48 godzin, więc jeżeli Pigułkę Wiedzy mamy we wtorek o 12:30, co tydzień jestem dla Was na Facebooku we wtorek o 12:30, przekazuję Wam jakąś informację właśnie w pigułce i potem wysyłam PDF-a, czyli taki ładny, graficzny, wizualny obraz tego, o czym mówiłam. I jeżeli nie będziecie odbierać ode mnie maili, jeżeli te maile nie będą do Was dochodzić, to ja w żaden sposób nie wyślę Wam tego PDF-a. Po prostu jest to poza moimi możliwościami. Więc upewnijcie się, że jestem albo wpisana do zaufanych odbiorców, mój adres, czyli manikowskajoannamaupa@gmail.com, albo że moje treści nie lądują w którejś z Waszych folderów, na przykład w spamie. Gmail uwielbia moje maile i zawsze wrzuca je do spamu. Także koniecznie to sprawdźcie, dlatego że ostatni raz udostępniam te PDF-y poza terminem przewidzianym, czyli tych 48 godzin po Pigułce Wiedzy. Dzisiaj będę Wam opowiadała o zdrowym żywieniu. Jutro dużo skupimy się na odrobaczaniu, a dnia trzeciego będzie wzmacnianie. Jutro też dużo Wam powiem o prawidłowym nawodnieniu i taki będzie prezent związany z dniem drugim naszego wyzwania, a dnia trzeciego będzie prawdziwa torpeda, bo wyślę Wam dokładny spis ziół, których polecam i których użyłam w trakcie odrobaczania. Jeszcze dwa słowa. Wysłałam do Was wczoraj maila. Jeżeli tego maila nie otrzymaliście, a doszedł do Was około godziny, myślę, że 23, to w opisie, w komentarzu tego live'a, nie wiem, gdzie go zobaczycie, na Inście może go nie być, ale na Facebooku jest,
będzie link do tego maila, więc mail po prostu klikacie link i przechodzicie do tego maila, więc jeżeli nie otrzymaliście go w swojej skrzynce mailowej, możecie go teraz przeczytać. Ja sobie będę mówiła na boczku, a wy możecie czytać maila. Ten mail opisuje harmonogram naszego wyzwania, także koniecznie w niego kliknijcie, koniecznie zobaczcie. To jest mail o numerze 0, tak było, to było wysłane wczoraj, dzień przed wyzwaniem. Zobaczcie, jak będzie wyglądało wyzwanie, jakie mam dla was fantastyczne oferty, trochę już związane ze świętami, trochę związane z tym, że to jest taki ostatni moment, żeby zająć się sobą, bo potem wpadamy w ten wir przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Te oferty są dwie. Jedną ofertą to jest coś, o co mnie prosicie od bardzo wielu miesięcy, a mianowicie dokładne dawkowanie preparatów na odrobaczanie. Jest to harmonogram odrobaczania i wzmacniania z dawkowaniem, czyli wybrałam preparaty z różnych kategorii finansowych, żeby każdego było na nie stać i dokładnie rozpisuję. Rano bierzemy tyle, wieczorem bierzemy tyle. Te dawkowanie rozpisałam też na różne kategorie wiekowe. Zaczęłam od dzieci rocznych, poprzez małe dzieci, nastolatki, aż do dorosłych. Także wreszcie skończą się problemy z tym, że nie wiecie, kupiliście jakiś suplement i nie wiecie, jak go podawać, żeby skutecznie się odrobaczyć. Są to tabelki. Nie jest to forma rozbudowanego kursu. Są to dwie tabelki. Jedna jest o odrobaczaniu, druga o wzmacnianiu, bo wiecie, że to są integralne części jak puzzle. Także te dwie rzeczy koniecznie trzeba ze sobą połączyć i te harmonogramy są sprzedawane dzisiaj po 89 zł. One się pojawią na platformie dopiero w piątek, tak? Czyli będą dopiero pod koniec tygodnia, dlatego że teraz mamy tydzień wyzwania, będzie tydzień przedsprzedaży i po piątku już wszystko wraca do normalnych cen. Tych harmonogramów w ogóle nie będzie można kupić już do końca roku, także do piątku w jakiś sposób ufacie mi, dokonujecie zakupu, ale one pojawią się dopiero w piątek, będzie cały harmonogram dostępny. Jeżeli chodzi o kurs, to jest to druga oferta. Kurs, czyli są harmonogramy, które są podstawową informacją. Bierzecie, drukujecie tabelkę i śmigacie jeden po drugim. Ale jeżeli chcielibyście trochę więcej informacji, chcielibyście trochę więcej rzeczy zrozumieć, dlaczego tak jest, dlaczego to się tak jest, z czym to się łączy, z czego to wynika, o co chodzi z tymi enzymami trawiennymi, jaką wodę pić, jak wygląda trawienie, mam dla was kurs Absolutną Torpedę. Jest to połączenie zdrowego odżywiania, odrobaczania. Kurs opiera się na materiałach wideo, na nagraniach i na materiałach PDF. I teraz uwaga, ten kurs normalnie kosztuje 429 zł, ale ponieważ prosiliście mnie o jakąś obniżkę, jeżeli chodzi o kurs odrobaczanie, to przychyliłam się do waszej prośby. Zawsze się staram robić to, jeżeli mam takie możliwości. I w okresie wyzwania ten kurs będzie tańszy. Dzisiaj ten kurs kosztuje 299 zł i codziennie, tak samo jak z harmonogrami, cena rośnie o 10 zł. A po wyzwaniu ta cena podskoczy już do sporo wyższej. Także jeżeli myślicie o tym, jeżeli brakuje wam ciągle takiego przewodnika, takich informacji podanych na tacy, to najczęściej mówią moi klienci, że to są informacje podane na tacy, to zapraszam was serdecznie albo do tego harmonogramu, który jest taką wersją budżetową, albo właśnie do tego kursu, który jest absolutnym kompendium tych wszystkich informacji odnośnie żywienia, odrobaczania i wzmacniania. Uwaga! Dla kogo ten kurs nie jest? Ten kurs nie jest dla osób, które mają już wszystkie moje kursy. Jest was kilkoro. Jeżeli kupiliście wszystkie moje kursy, wszystkie moje produkty, to ten kurs nie wniesie wam bardzo dużo informacji i lepiej poczekać chwilkę, aż stworzę coś nowego w przyszłym roku. Także ten kurs nie jest dla osób, które kupiły już wszystkie moje poprzednie kursy. Chyba tyle, słuchajcie, z wszystkich informacji organizacyjnych. Zerknę. Czy w kursie jest harmonogram? Bardzo dobre pytanie, Mario. Tak, kurs zawiera te wszystkie harmonogramy, które są sprzedawane oddzielnie za 89 zł. Kurs je wszystkie ma. Isia, ten harmonogram to najlepszy prezent, jaki mogłaś mi zrobić. Isia, otrzymam za was kciuki. Jeszcze, słuchajcie, ja oczywiście tutaj z włosami trochę powalczę. Jeszcze chciałam wam powiedzieć, że do kursu oczywiście jest moje wsparcie mailowe. Więc jeżeli... mam zostawić rozpuszczone czy związać? Napiszcie mi w komentarzach. Więc jeżeli chcecie mojego wsparcia mailowego, to też warto kupić ten kurs. Fajna rzecz, jeżeli chodzi o ten kurs, jest taka, że... wszystko jest podzielone na piękne moduły i możecie mi zadawać pytania i możecie mi zadawać śmiało pytania. Jeżeli chodzi o to, do kiedy dostępny jest ten kurs, do kiedy można z niego korzystać, do końca stycznia, czyli macie pełne 2 miesiące i to idealnie się wpisuje, dlatego że chciałabym was bardzo zmobilizować do tego, żeby wcielić
kurację odrobaczającą od razu, bo ja znam siebie, ja też odkładam takie rzeczy na później. Patrzę na włosy, związać. Joanna Ksandu, ktoś na chomiku zaraz usuwa wszystkie pliki, które się ode mnie pokazują. Czyli Joanna, zauważyłaś, że się pokazują. Słuchajcie, jeżeli widzicie, że gdzieś jest plagiat tego, co robię, czyli udostępnianie treści moich płatnych za darmo, tak jak na chomiku, czyli kradzież, to jest po prostu kradzież, piszcie mi o tym, dlatego że wtedy ja mogę coś zrobić, dlatego że to jest nie fair w stosunku do was najbardziej, do tych osób, które za to zapłaciły. Gdzie można go znaleźć, te kursy? Jeżeli Jadwigo klikniesz w te maile, które do was wysłałam, linki są w opisie, to tam będą też linki do zakupu i harmonogramu, i kursu. I tam jest taki filmik wstępu, w którym opowiadam, co dokładnie tam jest. Słuchajcie, mam związać włosy podobno. Alicja, próbowałam odrobaczanie itd. Przepraszam, bo ja tak na Instagramie trochę się zawieszam. Próbowałam odrobaczenia i tak dalej, ale to u mnie nie zadziałało, coś robię źle i jestem bardzo zadowolona, że to wyjaśniasz. Tak, w tym wyzwaniu naprawdę będzie dużo, dużo wiedzy. Małgosia kupiła. A, super, Małgosia, cieszę się. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę. Kasia pisze, że do niej wszystko przychodzi. No dobra, super. Tutaj nie widzę żadnych komentarzy na Instagramie. I tak, tak, jest super. No dobrze. Jeden głos na związanie, jeden na zostawianie. To chwilę zostawię, a potem zwiążę. Bo powiem wam, że jak ja tu podskakuję, kleszczę i robię inne dziwne rzeczy, to mi jest strasznie gorąco. Jeszcze raz spróbuję się podłączyć na YouTubie i zaczniemy. To wszystko było oczywiście treści merytoryczne, ale teraz pojedziemy z prawdziwym konkretem. Tam, tam, tam. Hej, hej. Słuchajcie, robimy dzisiaj kawałek tańczony. O, jest live, chyba na YouTubie się uda. Piszę wyzwanie. Wyzwanie, next. Zastanawiam się, czemu robię głupią minę, dlatego że jak zaczynam live'a na YouTubie, to prosi mnie o zrobienie zdjęcia do tej małej ikonki. Jak wchodzicie na moje filmy na YouTubie, to widzicie taką pierwszą ikonkę, która pokazuje z reguły moją twarz. No, a co mogę wam więcej pokazać? Continue. Jestem na YouTubie! Cześć YouTubie! W ogóle YouTube, słuchajcie, widzi mnie w pionie, więc widzi mnie w sukience. Mogę się tak tutaj trochę gorzej roznegliżować. Dobrze, kochani, jest nas 160 osób. Czy dzisiejszego live'a będę mogła odsłuchać później? Tak. Mam związać i zmniejszyć dekolt. Z dekoltem będzie dzisiaj problem, ale obiecuję, że jutro będzie mniejszy. Dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o te live'y, to one będą dostępne do końca wyzwania, więc możecie je śmiało odsłuchać później. Ja jeszcze przypominam na YouTubie, że nazywam się... Czekajcie, bo faktycznie tutaj jest ciężko. O, może tak będzie. Chwila. O, tak będzie dobrze, tak będzie poprawnie. Jest ok, jest ok i tu też jest ok. Ja się nazywam Joanna Mańkowska, prowadzę dla was i bloga Zielony Detoks, i prowadzę dla was wyzwania i audycje. I dzisiaj jest pierwszy dzień wyzwania, który jest absolutnym zestawieniem wszystkich rzeczy, wszystkich informacji, wszystkich praktycznych wskazówek, które udało mi się zebrać poprzez prowadzenie. Słuchajcie, prowadziłam już ponad 3000 osób w kuracjach indywidualnych, osób pojedynczych, osób, które chciały mieć więcej energii, chciały zrobić detoks, ale też rodzin. Także myślę, że tych informacji jest sporo, tego doświadczenia też jest sporo. A, tu jest, słuchajcie, spinka. Jestem tak podekscytowana, że nie mogę się ogarnąć. Dobra, jedziemy. Haha, nie zmniejszać było dekoltu. Dobra, jest ładnie, myślę, że jest ok. Zdrowe odżywianie. Od czego należy zacząć? Zawsze zaczynamy od małych kroków. Często dostaję od was informacje, że ugotowaliście na przykład kotlety z ciecierzycy i nikt nie chce ich zjeść. Słuchajcie, ja też bym ich nie jadła. To naprawdę nie jest dobry sposób na zaczynanie zdrowego odżywiania, dlatego że wszyscy są przyzwyczajeni do konkretnych smaków. Jeżeli na przykład macie konkretny smak kotleta mielonego i powiecie, że dzisiaj zrobiliście mielona, ale z ciecierzycy, i ktoś spróbuje, to jest przekonany, że spotka ten smak kotleta mielonego i się rozczaruje. A czy rozczarowana osoba jest szczęśliwa? No nie jest. Dlatego te zmiany, jeżeli chodzi o zdrowe żywienie, musicie wprowadzać naprawdę stopniowo.
I nie informujcie absolutnie rodziny, że dzisiaj zrobiliście im coś zdrowego i że powinni koniecznie spróbować, bo spędziłyście na przykład, nie wiem, cały dzień w kuchni przygotowując mleko roślinne albo właśnie robiąc te osławione kotlety z ciecierzycy. Czy kotlety z ciecierzycy to jest zdrowe odżywianie? Nie do końca. Dlatego, że niestety, że zdrowe żywienie jest troszeczkę przereklamowane w tym momencie i jest reklamowane ze złej strony. Co mam na myśli? Zdrowe odżywianie to tak naprawdę prostota. Prostota polega na tym, że jeżeli wrzucamy do naszego żołądka 20 różnych składników, czy na przykład cebula, pieczarki, kasza gryczana, mięso, panierka od mięsa, potem w surówce jest, nie wiem, 5 różnych warzyw, do tego zapijamy to kompotem albo jakimś napojem, to te wszystkie rzeczy w naszym żołądku się mieszają. I w wielu wyzwaniach tłumaczyłam Wam, że na każdym etapie trawienia, czyli w żołądku, są głównie trawione białka, potem w dwunastnicy są rozszczepiane tłuszcze, występuje wyrzut żółci z woreczka żółciowego, a żółć jest produkowana przez wątrobę. Potem w jelicie następuje wchłanianie składników odżywczych i absorpcja wody, tak? I formuje się kał. Na każdym etapie naszego trawienia trawi się inny pokarm. W ustach zaczyna się trawienie już cukrów. A cukier to nie jest tylko ten biały cukier, którym słodzimy, ale cukier to jest też fruktoza, którą znajdziecie na przykład w owocach. Cukier znajdziecie też na przykład w pieczywie. Cukier to jest taka popularna nazwa węglowodanów. Węglowodany są naprawdę w szeregu produktów spożywczych i to trawienie zaczyna się już w ustach. Więc mamy usta, mamy żołądek, mamy dwunastnicę, mamy jelita. W każdym miejscu to trawienie jest innych pokarmów. I jeżeli wrzucicie te 20 różnych składników, one się zaczną mieszać. Czy uważacie, że wtedy proces trawienny będzie bardziej efektywny, czy mniej efektywny, niż byśmy dodali na przykład 5 podstawowych składników? Więc o co chodzi w zdrowym odżywianiu? O to, żeby gotować bardzo, bardzo prosto. Co jest prostym gotowaniem? Na przykład teraz można spokojnie kupić jeszcze brokuły, można kupić kalafiory, można kupić zimową cukinię. Nie zachęcam Was do tego, żebyście jedli wegetariańsko. Osoby, które decydują się na odstawienie mięsa, muszą bardzo uważać, dlatego że wiele diet wegetariańskich, wegańskich wcale nie są takie zdrowe, dlatego że nie macie co jeść, bo odchodzą wszystkie produkty mięsne i decydujecie się na niezdrowe zamienniki. Co to są niezdrowe zamienniki? Wafle ryżowe, produkty pochodzenia sojowego, mięso podobne, na przykład kotlety sojowe, kiełbaski sojowe. To nie jest jedzenie pełnowartościowe. Jedzenie pełnowartościowe jest przygotowane z prostych, podstawowych składników. I to są na przykład zupy. Ja będę orędowniczką zup do końca istnienia wszechświata. Dlatego, że może teraz już nie, ale kilka lat temu w Polsce była tak niesamowita moda na te diety odchudzające. Wszystkie dziewczyny wciągały zimne jogurciki i sałatę lodową. Sałata lodowa to jest w ogóle produkt genetycznie modyfikowany. Ona naturalnie nie występuje w naszym środowisku, nigdzie naturalnie nie rosła. Została wyhodowana w laboratorium i teraz jest hodowana na szeroką skalę, dlatego że jej produkcja jest bardzo prosta i jest w stanie zaspokoić potrzeby wielu osób. Czyli jest jaka? Opłacalna. Co to jest proste jedzenie? Niewiele składników, najlepiej niezbyt intensywna obróbka cieplna. Czyli co? Unikamy smażenia na głębokim tłuszczu. Co można robić zamiast smażyć? Można na przykład rzeczy piec. Próbowaliście kiedyś chipsów z piekarnika? Są fantastyczne. I też nie mówię, że muszą to być koniecznie chipsy warzywne, czy chipsy z batata, czy chipsy marchewkowe. Mogą to być nawet te same osławione ziemniaki, ale zamiast smażyć je na głębokim tłuszczu, zróbcie je w piekarniku, zróbcie je na chrupko. Stosujcie takie maleńkie zamiany, maleńkie kroki, dlatego że jak zaczniecie od tych kotletów z ciecierzycą, to się zniechęcicie same, zniechęcicie wszystkich domowników, a zdrowe żywienie jest naprawdę pyszne. A jak jeszcze do tego dojdzie dobre samopoczucie i mnóstwo energii po takim jedzeniu, to zobaczycie, że mężowie, dzieci, czyli te najbardziej oporne osoby, zaczną iść po waszymi krokami. I jest też tak, żebyście na siłę nie nakłaniały swojego otoczenia do jedzenia zdrowego. Wprowadzajcie te takie maleńkie zmiany, trochę ukryte. Wiecie, że kobiety są najlepszymi animatorkami społecznymi. Trochę ukryte zmiany, ale powolutku tych zmian będzie coraz więcej i zobaczycie, że i mężowie, i dzieci powoli będą przyzwyczaiły się do nowych nawyków, bo pamiętajcie, że nawyk trzeba wyrobić. Nawyk trzeba wyrobić, czyli musi być powtarzany ileś tam razy, żeby człowiek się przyzwyczaił, organizm się przyzwyczaił. I
Wtedy mężowie pójdą w wasze ślady. Ile ja mam klientów, którzy mi opowiadają, że chcą przeprowadzić odrobaczanie w domu, ale mąż się nie zgadza. Ja mówię, dobrze, odrobacz siebie, odrobacz dzieci. I co się dzieje? Piszą do mnie po kilku tygodniach, mówią, mąż zobaczył, jak świetnie się czuję, że mam energię nawet wieczorem i mówię, że teraz chcę przeprowadzić się jeszcze raz razem z nami wszystkimi. I właśnie takich efektów potrzebujemy, żeby wszyscy poszli naszym śladem. Nie stanie się to z dnia na dzień, nie zmienimy kuchni w naszym domu z dnia na dzień, ale te takie maleńkie zmiany. Co jeszcze zrobić oprócz zamienienia smażonego głęboko? Można i bardzo dobrą praktyką jest zachowanie albo trzymanie w domu czegoś, co można bardzo łatwo i szybko podgrzać, odgrzać. U mnie to są zawsze zupy. Jest tak niestety, że jeżeli jesteśmy głodni, albo jeżeli odbieramy dzieci z przedszkola i wpadamy do domu, dzieci są prawdopodobnie głodne i chwycą za wszystko, co znajdą pod ręką. Więc nie trzymamy słodyczy i przekąsek na stole, tylko staramy się, żeby na przykład była zawsze zupa w lodówce, której odgrzanie zajmuje 2 minuty. Przygotowanie zupy, słuchajcie, można wpisać sobie w rytm naszego dnia. To znaczy, że na przykład wieczorem taką zupę możemy nastawić. Przygotowanie składników to jest około 20 minut i ona sobie będzie pyrkała. Będzie pyrkała na gazie i będzie następny dzień idealnie gotowa. I dzięki temu już nie musicie myśleć, co dacie tym wpadającym głodnym dzieciom. Dzięki temu, jak wy będziecie miały ochotę na jakąś niezdrową przekąskę, albo będziecie po prostu głodne, znajdziecie tą zupę w lodówce i śmiało będziecie mogli z niej skorzystać. Słuchajcie, nie chodźcie na zakupy na głodniaka. To jest najgorsza rzecz, jaką możecie sobie zafundować. I jeszcze druga kwestia. Jeżeli pojawicie się w supermarkecie, to zastanówcie się, co chcecie gotować w tym tygodniu. Najgorsze i najbardziej kosztowne zakupy są wtedy, kiedy wchodzimy do sklepu i wybieramy to, na co aktualnie mamy ochotę. Dlatego, że w sklepach wszystko jest robione z ogromną ilością marketingowców. Czym się zajmują marketingowcy? Sprzedażą. Więc oni zrobią absolutnie wszystko, żebyśmy kupili jak najwięcej produktów, które są nam niepotrzebne. I potem wszyscy się skarżą, że albo zdrowe żywienie, albo że jedzenie po prostu jest drogie. O ile prościej jest, jeżeli na przykład rozpiszecie sobie na cały tydzień potrawy. Ja na przykład mam tak, że mniej więcej wiem, że mięso kupuję w piątek, że coś kupię jakiegoś innego dnia, dlatego że jest wtedy świeże i że wtedy na przykład zrobię zupę na następne 2 dni. Nie jest tak, że planujemy wszystkie potrawy, bo ja jestem bardzo spontaniczna. Spontaniczna, niektórzy mogą też powiedzieć, że chaotyczna, ale spontaniczna bardzo mi odpowiada. Jestem bardzo spontaniczna i nie umiem planować z długim wyprzedzeniem, dlatego że to bardzo mnie męczy i to u nas nie zadziałało, bo w efekcie w ogóle ja nic nie gotowałam, bo nie mogłam znaleźć... Nie chciałam się zmuszać, nie mogłam znaleźć energii, siły, potrzeby na to. Nie mogłam iść z dokładnym schematem. Ale jeżeli macie bardzo napięty grafik, właśnie takie rozpisanie, co chcielibyście przygotować z uwzględnieniem zdrowszych potraw, jest świetnym początkiem takiego tygodnia, w którym będziecie zdrowo jeść, bo wtedy idziecie na zakupy, kupujecie tylko te rzeczy, które potrzebujecie i z nich gotujecie potrawę. Bo wielokrotnie moje klientki mi mówiły, że przychodzą z zakupami do domu i mają same przekąski. Tu mają serek, tu mają jakieś kabanosy, tu mają pieczywo, tu mają coś tam, ale nie kupiły nic do zrobienia sensownego, porządnego obiadu. Pieniążki zostały wydane, lodówka jest w połowie pełna, a sensownego posiłku w domu nie ma. Starajcie się tego ustrzec. Dalej, co można zrobić w takich prostych krokach? Wprowadźcie ciepłe i zdrowe śniadanie. To jest chyba najlepsza rada, jaką mogę Wam dać, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym. Często się do mnie zgłaszają osoby, które mają problemy z zajściem w ciążę. Skąd się biorą problemy z zajściem w ciążę? Przede wszystkim z wychłodzenia i osłabienia organizmu. Te diety, o których wspominałam, czyli jogurty, sałaty lodowe, sałatki, dressingi, nie idźcie w to jesienią i zimą. Dlatego, że będziecie chorować, będziecie się przeziębiać, organizm będzie osłabiony. Jesienią i zimą trzeba wspierać narządy, które wtedy cierpią. Na przykład nerki. Trzeba to wszystko ogrzewać. Nie będziemy zdrowi, jeżeli będziemy jadły tylko i wyłącznie zimne pokarmy. A takie są przecież te wszystkie pokarmy dietetyczne. Wykluczcie z całego swojego jadłospisu i żywienia przetworzone produkty. Wspomniałam już o wafelach ryżowych. Co jeszcze jest takim przetworzonym produktem? Wszystko, co uległo długiej obróbce. Czy jeżeli coś Wam stoi przez pół roku w kartonie, to czy to coś ma jeszcze w sobie jakiekolwiek życie? A jeżeli z jedzenia produkujemy wszystkie komórki naszego organizmu i jemy coś, co już nie jest żywe, a jest martwe od pół roku co najmniej, to czy jesteśmy w stanie właściwie odżywić, nakarmić nasz organizm na poziomie komórkowym? Nie jesteśmy. Dlatego nie kupujcie rzeczy, które są bardzo przetworzone.
Wszystkie rzeczy zalewane octem, wszystkie konserwanty, gotowe zupki. Teraz bardzo dużo pojawiło się convenient food. Na czym to polega? Na tym, że jesteśmy zapracowani, ja myślę, że trochę też rozleniwieni i podniosła nam się jakość życia i często idziemy do sklepu i kupujemy gotowe boksy z jedzeniem albo gotowe zupki. I to nie są te zupki chińskie, które były kiedyś, tylko po prostu na przykład ogórkowa w torebce. Patrzcie na skład. Jeżeli już musicie coś takiego kupić, sprawdzajcie koniecznie skład. Jeżeli w składzie jest 5 nazw, których nie znacie i nie wiedzą, co znaczy, to ja bym tego nie jadła. Dlatego, że to jest prawdopodobnie tablica Mendelejewa. I to są takie podstawowe rady, które mam dla Was na dzisiaj. Małe zmiany, jeżeli chodzi o żywienie, kroczek po kroczku. Zamieniamy smażone na pieczone. Zamieniamy mleko normalne na roślinne. Wprowadzamy maleńkie zmiany i nie informujemy całego świata, że od dzisiaj będziemy żyli zdrowo, jedli bezglutenowo i że od dzisiaj nasze życie będzie lepsze. Wprowadźmy te zmiany po trochu i pracujcie na jednej rzeczy naraz. Czyli jeżeli stwierdzacie, że chcielibyście zdrowie się odżywiać, to nie wywalajcie z szafki wszystkich produktów, tylko na przykład skupcie się, okej, to w tym tygodniu skupię się na tym, żeby nie używać makaronu. Makaron zawiera niesamowitą ilość glutenu. To naprawdę nie rozmawiajmy o makaronie. Makaron nie powinien w ogóle znajdować się w waszej kuchni. Chyba, że chcecie zrobić raz od jakiegoś święta i naprawdę kupujecie taki fajny makaron z jajkami, który ma jakieś wartości odżywcze i smakowe, ale jeżeli chodzi o te makarony, które są do kupienia w sklepach, to naprawdę warto z nich zrezygnować. Czym można je zastąpić? Ja na przykład rosół podaję z kaszą jaglaną. Czy to było smaczne? Na początku nie, wcale. Ale powolutku, małymi krokami przyzwyczajaliśmy się do nowych smaków. Na początku makaron został wymieniony na biały ryż, potem biały ryż został wymieniony na brązowy ryż, a potem brązowy ryż na kaszę jaglaną. Zobaczcie, że to jest ten etap. Tak, jeden etap za drugim. Proces złożony z kilku etapów i w taki sposób należy wprowadzać zdrowe odżywianie. Myślę, że pewien etap, jeżeli chodzi o tematykę dzisiaj, zakończyliśmy. Czy macie pytania do tego, co mówiłam przed chwilą? Czy to jest dla Was wartościowe? Ktoś mi napisał, żebym była bardziej dorosła. Marzena, to jest bardzo dobre pytanie. Mam dwa kursy, odrobaczanie i wspomaganie. Czy zakup tego z zestawieniem wszystkiego wniesie coś nowego? Marzeno, jeżeli nie masz kursu Detox w 7 dni, to tak, zakup tego kursu wniesie coś nowego. Jeżeli masz odrobaczanie i wspomaganie odporności, to tak, zakup tego kursu wniesie coś nowego. Jeżeli masz kurs odrobaczanie, wzmacnianie i detoks 7 dni, to uważam, że warto poczekać na inne kursy, które się pojawią. Jola, polecam kursy Asi, naprawdę warto. Dziękuję, Jolu. Jakbyś, Jolu, napisała, dlaczego warto? Dlaczego warto moje kursy przerabiać? Jadwiga, ja już zrozumiałam, mój partner też. Super, to jest naprawdę najlepszy moment. Tutaj linku. Magdalena jest z Paryża. A, ekstra! Magdalena, jaką macie pogodę w Paryżu? Bo słyszałam, że w niektórych krajach, na przykład w Austrii, pada śnieg. Strasburg, super. Sylwia, a ja jem ciągle wafle ryżowe zamiast chleba. Sylwia, to są takie etapy, o których mówiłam. Czyli odstawiasz chleb, ale potrzebujesz jakiegoś zamiennika. I wafle ryżowe wtedy są dla Ciebie właśnie takim zdrowszym odpowiednikiem. Ale to są puste kalorie, dlatego że wyprażony ryż naprawdę nie zawiera w sobie nic ciekawego. Co możesz zrobić? Możesz, jeżeli jesteś bardzo przyzwyczajona, bo rozumiem, że wafle ryżowe używasz do kanapek, tak, żeby jakoś ograniczyć ten gluten prawdopodobnie. Możesz produkować kanapki, które są w ogóle bez pieczywa. Jak to się robi? Kojarzycie kalarepę? To jest takie zielone warzywo. Obiera się kalarepę ze skórki, szatkuje na takie plasterki i na te plasterki traktuje się jako mean of transport, czyli środek transportu, na który układa się różne rzeczy, można położyć. No to właśnie jakieś mięsko, jakieś inne warzywa i bardzo, bardzo fajnie to działa. Można też robić zawijasy, na przykład w cukinie. Obieraczką do ziemniaków pokroić cukinię w takie cieniutkie paseczki i w tą surową cukinię coś nałożyć i zawinąć sobie takiego rolsa. Oczywiście to wszystko wymaga troszeczkę więcej czasu niż samo przygotowanie kanapek, ale słuchajcie, to jest tak samo jak
z pieczeniem waszego ulubionego ciasta. Pierwszy raz piekłyście, było ciężko, nie zawsze wyszło i zajęło mnóstwo czasu. Kolejny raz piekłyście, było już dużo prościej i szybciej poszło. Tak samo jest ze zdrowymi posiłkami. Jeżeli nauczycie się je przygotowywać, to za każdym razem będzie wam łatwiej i szybciej dostaniecie efekt. Także jeżeli sobie chodzi o te wafle ryżowe, to polecam je zamienić. Możecie piec na przykład chleb na kaszy gryczanej, jeżeli bardzo potrzebujecie tego chleba w swoim jadłospisie. Jasia, i u mnie zupy też bardzo często. Ewa, ja kocham zupę, mój organizm się sam domaga i jem je codziennie. Zupy są fantastyczną kolacją, dlatego że są lekkostrawne i są ciepłe i rozgrzewające. Szczególnie dla zmarzluchów polecam. I u mnie na blogu jest przepis na rozgrzewający barszcz czerwony. Jeżeli w Google wpiszecie słowa kluczowe, czyli zielony detoks przez X i rozgrzewający barszcz, to wyskoczy wam super, super przepis. Dorota, doskonałe wskazówki, tak trzymaj. Dzięki, Dorota, cieszę się. Najważniejsze, żeby wam pomagała. Ktoś też oferował rabat 20% z Coral Mind na twojej grupie, Asiu. Okej. Okay. Czy od zupy mocy nie tyje się? Nie. Ja, słuchajcie, dzisiaj na śniadanie miałam śniadanie bezglutenowe, zjadłam 3 jajka i chyba 6 plasterków bekonu. Ale też nie było zbytniego wyboru, z warzyw były tylko pieczone pomidory. W ogóle. Koszmar, koszmar. Jadwiga pisze tak. Witam mojego syna i widzę, że on też ogląda Joasię. Super, super. Słuchajcie, jest niedzielnie, jest rodzinnie. Bardzo ważne. Ktoś napisał, że kobiety właśnie kombinują. Właśnie gotuję ogórkową. Uwielbiam ogórkową. Czy używam oleju kokosowego? Tak, czasami do przygotowania potraw na słodko najczęściej, ale z olejem kokosowym myślę, że to jest taki kolejny produkt, który trochę został przereklamowany, tak jak o niegdyś soki typu Noni. Wydaje mi się, że ma bardzo dużo korzystnych składników i właściwości, ale też mamy dużo fajnych polskich odpowiedników, na przykład olej lniany, który też serdecznie wam polecam i jest z naszego rejonu klimatycznego. To Big Pharma się broni. Oj tak, Big Pharma się bardzo broni. Czy używać ziemniaków do zup? Tak, słuchajcie, możecie śmiało jeść ziemniaki, tam jest skrobia, ona jest łatwo przyswajalna. Wszystko z umiarem. Wszystko z umiarem i będziecie się potem naprawdę dobrze czuć. To, na co należy uważać, nawet w tych początkach zdrowego odżywiania, to połączenie ziemniaków i mięsa. Dlatego, że wtedy w trakcie trawienia wytwarza się toksyczny półprodukt i samopoczucie osób, które są wrażliwe, które mają problemy z trawieniem, naprawdę się pogarsza po połączeniu mięsa, czyli wędliny, kiełbasy, boczku, szynki, mięsa zupy z ziemniakami. Ale dlatego na przykład typowy polski obiad, czyli karkówka z mięsem, czy kotlet schabowy z karkówka z ziemniakami, przepraszam, czy kotlet schabowy z ziemniakami nie jest optymalnym połączeniem. Jeżeli już musicie i węgle, i mięso w jednym posiłku, to zróbcie kaszę gryczaną i mięso. Starajcie się nie łączyć ziemniaków z mięsem. Ale jeżeli jest to w zupie, to powiedzmy, że ta ilość czy tego mięsa, czy tych ziemniaków nie jest aż taka duża i buferują to warzywa. To też jest jeszcze ważna rzecz. Czekajcie, jeszcze wrócę do komentarzy za chwilkę. Przepraszam, ja odstawiam kubek, dlatego się tak pochylam. To jest bardzo, bardzo ważne, że po pierwsze, zdrowy organizm jest w stanie zjeść nawet drut kolczasty. O co chodzi ze zdrowym odżywianiem w takim razie? O to, żeby wszystko, co jecie potencjalnie niezdrowego, czyli na przykład te duże ilości mięsa, żeby otaczać warzywami. I to jest naprawdę do wykonania w każdym domu. Jak to wygląda w praktyce? Jest obiad, mamy jesień i zima, tych warzyw nie ma za dużo. Co możecie jeść? Kiszoną kapustę. Jest fantastyczna surówka z kiszonej kapusty. Kroicie kiszoną kapustę na małe kawałeczki. Do tego ścieracie na tarce marchewkę, cebulkę na małe kostki i zalewacie odrobiną oleju lnianego, do tego pieprz. Fantastyczna sprawa. I taka sałatka, jeżeli będzie nawet podana z tym kotletem schabowym, naprawdę ten obiad będzie dużo zdrowszy niż typowy obiad, czyli dwa plasterki pomidora albo kawałek ogórka ze śmietaną, ziemniaki i mięso schabowe. Jeżeli macie taką alternatywę, zróbcie tą nieco zdrowszą, czyli kasza gryczana, kotlet schabowy i właśnie ta surówka z kapusty kiszonej. Jeżeli to już opanowaliście, zróbcie kolejny krok, czyli na przykład tylko kapusta kiszona i kotlet schabowy, albo tylko kapusta kiszona i kasza. To jest proste, to jest naprawdę proste.
Już widzę, że wiecie, o co mi chodzi. Czy ser biały z olejem lnianym jest ok? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy kojarzycie wszyscy. Jest taka pani, która się nazywa dr Budwig. I ona wymyśliła, że zbadała procesy chemiczne i sprawdziła, że jeżeli jest ser biały połączony z olejem lnianym, to i korzysta na tym ser biały, i korzysta na tym olej lniany. To znaczy, że następuje synergia i różne składniki odżywcze z tych dwóch produktów wpływają na siebie w taki sposób, że wchłaniają się lepiej do organizmu, że działają lepiej. I dieta budwigowa bardzo często jest polecana przy chorobach nowotworowych i faktycznie jest wiele doniesień, że osoby na tej diecie dokonały ogromnego postępu zdrowotnego, czują się coraz lepiej. Czy ja polecam nabiał? Na pewno nie codziennie i na pewno nie w dużej ilości. Ale tak, ser biały z olejem lnianym to jest jedna z fajniejszych form nabiału. Dużo gorszą formą są na przykład serki homogenizowane, które nagminnie i nagminnie uwielbiają dzieci. I podobno mężowie. Ostatnio też dostałam informację, że mężowie się tymi serkami zajadają. Nabiał nie jest zdrowy. Tak, ogólnie nabiał nie jest zdrowy. Dobra, wywalam wafle ryżowe, ale jak będę miała kanapki. No to o tych kanapkach trochę sobie opowiedziałam. Jeżeli coś ci jeszcze podpowiedzieć z tymi kanapkami, to daj znać. Przerwana transmisja. U mnie działa. A ten brązowy makaron. Musisz, Magdaleno, zerknąć, co jest w składzie brązowego makaronu. Bo czasami jest tam tylko 5% mąki graham i ten kolor makaronu już się zmienia. Czasami jest tam mąka razowa, ale pamiętajcie, że mąka razowa faktycznie jest zdrowsza od mąki pszennej, ale też zawiera gluten. Więc to pytanie, na którym etapie na tych schodkach jesteście, jeżeli chodzi o wprowadzanie zdrowego odżywiania. Ja generalnie makaronu unikam, dlatego że czuję się po nim bardzo ciężko. Makaron gryczany. Jeżeli jest z mąki gryczanej, to jak najbardziej jest fajne, bo jest bezglutenowe, ale pamiętajcie, że to jest dalej produkt bardziej przetworzony niż sama kasza, tak? Bo jest kasza, potem z kaszy powstaje mąka, czyli bardzo drobna kasza gryczana, starta, zmielona i dopiero z niej powstaje makaron, czyli tych produktów, procesów, zanim powstanie produkt końcowy, jest więcej. A makaron jaglany z cieciorki? Tak, to są wszystkie te wariacje, tylko pamiętajcie o tym, żeby jeść prosto, żeby nie przekombinowywać, bo spędzicie cały dzień w kuchni i nikt z tego nie będzie miał żadnej radości. Wy będziecie sfrustrowane, pójdzie na to mnóstwo z waszego budżetu, bo te właśnie takie bardziej alternatywne rzeczy są dużo droższe i tak naprawdę efekt zdrowotny będzie dokładnie taki sam, jakbyście ugotowały porządną zupę na kaszy jęczmiennej na przykład. Opytacie o makarony bezglutenowe. To jest, tak jak powiedziałam, mniejsze zło, ale ciągle jest to produkt przetworzony, bo z czego są makarony bezglutenowe? Zerknijcie na skład. Jaką zupę polecam zrobić? Teraz zimą najfajniejszy jest rozgrzewający barszcz czerwony. W ogóle buraczki świetnie działają na odbudowę krwi. A dla kobiet to jest szalenie ważne. Także zerknijcie koniecznie na mój blog. Ktoś napisał, że kłamał, ale do końca nie wiem, o co chodzi. Czy kasze też są glutenowe? Czy trzeba z nich zrezygnować? Ilość glutenu w kaszach i sposób, w jaki trawimy kaszę, jest o niebo lepszy niż ten gluten, który pochodzi na przykład z pieczywa. Także jeżeli chodzi o kaszę, ja używam wszystkich kasz, również tych glutenowych. Co się dzieje, że u mnie jest tak ciepło? Ja się rozgrzewam tym live'em, słuchajcie, ja jestem tak podekscytowana, jak mam z wami wyzwanie, że widzieliście, co się ze mną działo przez pierwsze 5 minut, nie mogłam się uspokoić. Teraz już mam nadzieję, mówię bardziej zrównoważonie i spokojnie, ale przez pierwsze 5 minut to po prostu szał ciał. Edyta pisze, że ogląda z Andorem. Monika, tak potwierdzam, piękna zima w Austrii. A w którym miejscu, Monika, jesteś w Austrii? Małgosia Mydło pisze, że chleb gryczany jest najlepszym zamiennikiem zwykłego chleba. Marlena, czy kupić kurs, czy poczekać, aż zaczniemy indywidualnie? Marlena, odpowiem na maila. Wezmę się za maila. To zależy od ciebie. Jeżeli potrzebuję, w moich prowadzeniach indywidualnych ja prowadzę krok po kroku, czyli mówię, co zrobić, co jak wziąć, co po czym zrobić, na co uważać,
ale kurs daje też dużo informacji teoretycznych, które są łatwo poporcjowane. Więc jeżeli chciałabyś lepiej zrozumieć te wszystkie wskazówki, które ja daję i będę Ci dawała na bieżąco, to jak najbardziej zerknij do kursu. W kursie też ja pracuję z ustalonymi preparatami, tak? Najczęściej używam preparatów z Korala, a w kursie daję Wam wybór kilkunastu różnych firm, tak żebyście mogły sobie same wybrać w zależności od Waszych możliwości finansowych. Także kurs daje duże spektrum wyboru, jeżeli chodzi o przeprowadzenie kuracji odrobaczającej i jest też dla osób, które na przykład z jakichś powodów chciałyby mieć wolność wyboru, jeżeli chodzi o preparaty. W kursie też jest sporo takich dodatkowych materiałów. Jest tłumaczenie, jak wygląda proces trawienia, dlaczego mamy pić wodę tak, a nie inaczej, dlaczego tak łączyć pokarmy. Fajnie jest to wszystko podane jak na tace. Tego nie ma w moim prowadzeniu indywidualnym. W moim prowadzeniu indywidualnym jest głównie praktyka. W kursie jest teoria i praktyka. Ktoś napisał, że przerywa. Przerywa Wam? Napiszcie, jak Wam przerywa, ale u mnie wszystko idzie płynnie. Joasia, czyli Jola napisała, że bardzo warto kupować moje kursy i potem napisała, że moje życie się zmienia odnośnie samopoczucia, zmiany nawyków żywieniowych. Po Twoim kursie to wszystko się dzieje, bardzo Ci dziękuję. A, słuchajcie, to jest najcudowniejsza informacja, jak ktoś ma rezultaty po współpracy ze mną. Tudzież po moim kursie. Czy cytrynian, magnezu można połączyć z kwasem askorbinowym do picia? Nie łączyłabym nic, słuchajcie, z kwasem askorbinowym. Ja bym nie łączyła nic, brałabym te rzeczy oddzielnie. Albo chleb tylko z wszelkich nasion bez zbóż. Dokładnie, Mariusz. Mariusz, super pomysł. U mnie na blogu też jest właśnie taki chlebek bez mąki. Jest napisane chyba chleb, który kochają dzieci, jeżeli będziecie go szukać. Dorota. Bardzo, słuchajcie, to też jest bardzo ważna informacja. Zaraz przeniosę się na komentarze na Instagramie, bo też widzę, że mnie oglądacie. Dorota napisała na Facebooku: moje dziecko jest autystykiem i zjada 5 posiłków na krzyż. A słuchajcie, jeżeli moglibyście udostępnić to wideo, to byłabym Wam bardzo zobowiązana, bo wtedy więcej osób mnie po prostu zobaczy. Okej, Dorota. Moje dziecko jest autystykiem i zjada 5 posiłków na krzyż. Na razie udało mi się wprowadzić soki jabłkowe z jakąś zieloniną. I to jest duży sukces. Ale kanapki z szynką, jajecznicą i zupa pomidorowa to hit. I ciężko to zmienić u niego. Dobrze, to teraz jedno słowo na temat może tego, dlaczego tak się stało. Czy dziecko, które się rodzi i dorasta, zna wszystkie smaki świata? Czy dziecko, które dorasta w konkretnej rodzinie, w konkretnym kraju, ma określone upodobania? Czy dziecko urodzone w Japonii będzie lubiło kanapki z szynką? Nie, dlatego że ono nigdy ich nie znało. Jeżeli dzieci wasze lubią zupę pomidorową z makaronem albo kanapki z szynką, to dlatego, że to się jadło u was w domu. I ja wiem, że świadomość się rośnie i się rozwijamy razem z tą świadomością, ale pamiętajcie, że jeżeli dziecko coś obserwowało u swoich rodziców, jeżeli było czymś karmione, to ten proces zmieniania tego sposobu odżywiania, a u małych dzieci bardzo ciężko wprowadza się nowe smaki, bardzo ciężko wprowadza się nowe smaki, ten proces będzie długotrwały. I faktycznie ciężko zmienić takie nawyki, szczególnie u dzieci, które są autystyczne. Jak sobie poradzić? Można wprowadzić na przykład zasadę, że jest obowiązkowe spróbowanie jednej łyżki jakiegoś nowego posiłku. Że nie jest tak, że trzeba zjeść cały posiłek, ale wszyscy umawiamy się tak, że eksperymentalnie próbujemy jedną łyżkę. I powoli to dziecko będzie przyzwyczajało się do nowych smaków i tak ten wachlarz smakowy można troszeczkę rozszerzać. Warto, żeby rodzice też jedli zdrowsze rzeczy, bo dziecko patrząc na rodziców też będzie się uczyło. Jeszcze pytanie... Jakby na jakim poziomie jest ten autyzm, to różne rzeczy można zaproponować. Można też porozmawiać, ja ostatnio przeprowadzałam wywiad z Moniką, która pracuje w poradni i współpracuje właśnie, przeprowadza terapię z takimi dziećmi. I Monika powiedziała, że obserwuje ogromny postęp u takich dzieci, jeżeli oprócz tej terapii indywidualnej jest dieta w domu wprowadzona. Także to wyjdzie w formie podcastu, słuchajcie, ta rozmowa z Moniką. Jeśli upieka bezglutenowy chleb, to chyba okej, cała rodzina uwielbia pieczywo i ciężko nam z niego zrezygnować. Pytanie, Agnieszko, z czego upieczesz ten chleb? Jeżeli on będzie na przykład z kaszy gryczanej, to jak najbardziej.
Andrzej, mam 5 kursów Asi i mimo tego, że oglądam live'y, ciężko sobie to wszystko poukładać. A kursy Asi są cudowne, bo są świetnie poukładane. Słucham ich ciągle i dzięki temu łączą mi się różne kawałki układanki. Super, dzięki. Asiu, a co myślisz o odchudzaniu polegającym na jedzeniu samych zup, na przykład 3 różnych dziennie? Słyszałam o tym, Marleno, słyszałam osoby, które to chwalą, ale mówiły o tym, że po tym okresie jedzenia właśnie takich zup wracają do normalnego odżywiania i z powrotem tyją. Więc wydaje mi się, że jeżeli faktycznie wprowadzisz to odżywianie na samych zupach i zmienisz swoje podstawowe nawyki żywieniowe, to jak najbardziej. Ale jeżeli potem wrócisz do starego sposobu odżywiania, to ta waga po prostu wróci. Czy smażenie na oleju kokosowym rafinowanym jest ok? Jest lepsze niż na przykład smażenie na Bartku albo Kujawskim. Ale Zasia pisze właśnie bardzo fajnie, olej kokosowy, tylko nierafinowany, z tego co wiem. Tak, generalnie takie oleje są najlepsze, ale jeżeli na przykład macie usmażyć coś na nierafinowanym oleju lnianym, to tego absolutnie nie róbcie. Dlatego, że olej lniany, olej z innych nasion, świeżo tłoczony, on ma w swojej strukturze ma takie podwójne wiązania między węglami. Chemicznie. Polega to na tym, że pomiędzy węglami mogą być 3 różne rodzaje wiązań. Może być pojedyncze, może być podwójne albo potrójne. I jeżeli jest pojedyncze albo podwójne, to nazywa się te związki nienasyconymi. A jeżeli jest potrójne, to związki nasycone. Jeżeli są wiązania pojedyncze lub podwójne i smażymy to, to tam powstają tłuszcze trans, czyli tłuszcze, których nie ma nigdzie w świecie żywym i są najbardziej szkodliwą rzeczą, jeżeli chodzi o takie przetworzone jedzenie. Bardzo dużo jest tych tłuszczy na przykład w jedzeniu z McDonald'u. I jeżeli smażycie coś, smażcie na tłuszczach, które mają 3 te wiązania, czyli są to tłuszcze stałe, na przykład olej kokosowy, na przykład smalec. Nie smażcie tego na olejach, które są świeżo tłoczone. Małgosia właśnie robi surówkę z kapusty kiszonej, super. Dokładnie, ale na kokosowym można smażyć i dusić, a na lnianym nie. Sylwia, dokładnie o tym mówiłam, ekstra. Jesteście tak świetnie wyedukowane. Joanna. Asiu, odstawiłam nabiał, czuję się fantastycznie i cera mi się bardzo poprawiła. No, słuchajcie, kciuk w górę dla Joasi. Mariola, a ty zupy robicie na wywarach mięsnych, czy tylko na warzywach samych? Ja robię różnie, w zależności od tego, do czego mam dostęp. Także i na mięsku, i na warzywach. Ireno, cześć Ireno, fajnie, że jesteś. O, Sylwia, bardzo fajny komentarz. Mi biały ser bardzo szkodził, czyli nabiał. Odstawiłam ten biały ser i wszystkie grzybice pochwy minęły jak ręką odjął. Super. Nabiał jednak bardzo zaśluzowywuje. Jogurt naturalny i kefir to też jest nabiał, Agnieszko. I też warto albo go radykalnie ograniczyć, albo odstawić. Wszystko, co słodkie, jest smaczne, oczywiście. To jest święta prawda. Tak, do smażenia oprócz smalcu i masła klarownego, czy można ten olej? Tak, smalec jest jednak dość ciężkim tłuszczem i faktycznie nie pasuje do każdej potrawy smakowo. Jadwiga, ja już wolę gotować zdrowo, zajmuje to mniej czasu i jest o wiele bardziej kolorowo. Tak, to prawda. Szczególnie teraz, jak musimy sobie poprawić humor. Na mięsku smaczniejsze, ja też wolę zupy na mięsku. A, Halina, też bardzo fajny sposób. Ja faktycznie robię zupy na mięsie, ale Halina mówi, że od ponad roku nie używała wywarów mięsnych do zup i pod koniec gotowania dodaje masło. I zupy wykonuje się szybko i są świetne. O tej metodzie też słyszałam, albo że pod koniec gotowania na przykład wrzuca się jajko i to jakoś tak pięknie robi. O tej metodzie też słyszałam. Czy w kursie są różne propozycje produktów na odrobaczenie, czy głównie jest kora? Są bardzo różne. Musiałabym zerknąć na tabelkę, ale może jest ktoś z kursu, kto pamięta. Wydaje mi się, że koral to może 20% tego, co tam proponuję, że 80% to są produkty innych firm. Dlatego, że starałam się w kursie nie robić właśnie monopolu na koral. Po prostu. Także naprawdę warto tą tabelkę posiadać. Tym bardziej, że wszystkie produkty tam są przetestowane.
Asiu, czy mam zastąpić serki typu Danio? Moje dziecko je uwielbia. To będzie trudna przeprawa. Przede wszystkim, Agnieszko, nie możesz się w nie zaopatrywać w domu. Jeżeli takie serki będą w domu, jeżeli ktoś będzie z rodziny je jadł, to dziecko też będzie po nie sięgało, bo nie będzie rozumiało, dlaczego na przykład tata może, a ono nie. Więc to jest taki pierwszy krok, że trzeba to po prostu przegadać. Jeżeli chodzi o zamienniki serków tego typu, to możesz na przykład spróbować robić różne budynie. Budynie tylko na mleku roślinnym. To już jest taki fajny, maleńki kroczek, no bo wiadomo, że w budyniu często jest ta skrobia, że to nie jest optymalne, ale to jest jeden mały kroczek, a później może uda się odstawić tego typu słodycze. Bo pamiętajcie, że serki typu Danio wcale, ale to wcale nie budują kości. To jest po prostu ogromna kampania marketingowa, że nabiał wzmacnia kości. Nabiał z produktów mlecznych, wapń z produktów mlecznych, wapń z nabiału katastrofalnie się przyswaja w organizmie. On ma po prostu za dużo fosforu. Mleko, produkty mleczne są świetne, ale dla cielaków. Pamiętajcie, że my jesteśmy jednak troszeczkę inaczej skonstruowani niż krowy. Ktoś pisze, że jest pierwszy raz na live. Witam, witam, witam w skromnych progach. Jadwiga, próbowałam zapłacić za kurs, ale nie ma możliwości PayPal. A to jest bardzo dziwne, dlatego że przed zrobieniem live'a zobaczyłam, że co najmniej 20 osób już zapłaciło PayPalem. Także Jadwigo, jakbyś zerknęła jeszcze raz i jeżeli się nie uda, to po prostu napisz mi wiadomość i prześlę ci adres konta. Także spokojnie, są też inne możliwości. Marzenka jest niedaleko Rimini. O, Moniko, jesteś w Bregencji. Oho, oho. Ewa, nie przerywa, przecinek. Kupuję kurs, wykrzyknie, ale będzie ciężko. Nie, Ewa, będzie cudownie. Pamiętaj, że masz moje wsparcie, także to będzie piękny, piękny czas. Ok, Asia, jak mam pomóc córce, ma straszne bóle migrenowe i karmi piersią. Dziecko ma 11 miesięcy. Przede wszystkim, Ireno, sprawdź, ile ona wody pije, jaką wodę pije. Niech pije wodę z cytryną i tą wodę ciepło. I koniecznie niech pije jej naczczo i mnóstwo. Pamiętajcie, że mleko, którym się karmi dziecko, ono jest w formie płynnej. Ta woda w tym mleku skąd się musiała wziąć. I ta woda jest ściągana z organizmu mamy. Także szczególnie w okresie karmienia to jest ważne. A witamina C bez kwasu askorbinowego. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego. Ja Wam kiedyś zrobię live'a i obiecałam Wam też tą witaminę C liposomalną, to też zrobię. Kwas askorbinowy to jest dokładnie witamina C. Chemicznie jest to dokładnie to samo. Czym się różni? Jeżeli na przykład witamina C w cytrynie, którą pijecie z owocu, o nazwie cytryna. Tam oprócz kwasu askorbinowego, czyli witaminy C, są jeszcze flawonoidy, czyli takie związki organiczne, które wspomagają wchłanianie tej witaminy C, dzięki temu więcej się jej przyswaja. Ale te związki, czyli te kompleksowe rzeczy, są też w aceroli, są też w soku z rokitnika. Ale sama witamina C, czyli sama postać chemiczna, też dobrze działa na organizm. Czyli możecie też śmiało stosować po prostu zwykły proszek wyprodukowany w laboratorium, który jest kwasem askorbinowym. A jeżeli gdzieś jest napisane witamina C i nie ma napisane, że to jest kwas askorbinowy, spokojnie, tamten kwas askorbinowy jest. Które MSM kupić? Iwona się pyta. Wydaje mi się, że MSM to też jest po prostu substancja chemiczna, więc jakbyś sprecyzowała, Iwona, pytanie. Kasia, Asia, czy numer konta, który dostałam do zakupu pigułki, jest ten sam, żeby kupić te hormonogramy? Tak. I Kasiu, koniecznie, słuchajcie, jeżeli robicie mi płatność na konto, koniecznie napiszcie mi maila, w którym piszecie, czy z potwierdzeniem wydruku z banku, czy bez, że zapłaciłyście. Dlatego, że jeżeli płacicie na konto, to ja muszę Was ręcznie dodać do platformy kursowej i muszę mieć informację, że na to konto zostały wpłacone pieniążki, dlatego, że ja nie siedzę cały czas na online, na banku, na stronie online banku i nie sprawdzam, kto wpłacił, a kto nie, bo nie byłabym w stanie tego technicznie zrobić i produkować dla Was i live'ów, i wyzwań, i innych rzeczy. Dlatego bardzo, bardzo Was proszę, jeżeli jest taka sytuacja, że płacacie te pieniążki na konto, koniecznie piszcie mi maila o tym. I jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o maile do mnie. Ponieważ tych maili jest sporo aktualnie, przepraszam Was, ale
odpowiedź na nie zajmuje mi troszeczkę dłużej. Moja rodzina też po ostatnich przeżyciach zbuntowała się i nie pozwoliła mi odpowiadać na maile w weekend. To jest tak, że jeżeli wysyłacie mi maila, na przykład w sobotę o godzinie 18 i potem przypomniało wam się jedno zdanie i piszecie jeszcze kolejnego maila o tym samym tytule w niedzielę rano, to ten mail się kolejkuje i on jest generalnie przypisany w mojej skrzynce na niedzielę rano, mimo że wysłaliście go w sobotę. A ponieważ ja zaczynam odpowiadać na najstarsze maile, ja relatywnie później odpowiem na tego maila, który ma przypomniane sobie zdania. Więc jeżeli piszecie do mnie maila, bardzo, bardzo was proszę, przemyślcie go i wyślijcie w jednym kawałku. Dzięki temu upewniacie się, że szybciej na niego odpowiem. Bo jeżeli będziecie mi przesyłać różne jak gdyby pytania co pół dnia, to te maile się będą kolejkowały i będą wychodziły na najnowsze. A ja zawsze zaczynam od końca. A widzę, że z Instagrama już musimy mówić godzinę, bo z Instagrama się wyłączyliśmy. I także się wyłączymy jeszcze raz. Słuchajcie, to jest ciekawe, bo na YouTubie mi pokazuje, że jest 0 osób. A to dziwne. Może to jest jakieś fejkowe? Zobaczymy. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, ja już będę powoli kończyć. A bardzo wam dziękuję za udostępnienie. Alicjo, jeżeli masz podpuchnięte oczy, to zadbaj o nerki, wygrzewaj je. Może ashwagandha. Może warto zerknąć, co jesz. Czy jest tam jakiś nabiał? Wysoko funkcjonujący. Coś do rata. Okej, okay. O, bardzo fajny temat, tutaj od Iwony. Tu jest, ja zerknę. Będziemy powoli kończyć, słuchajcie. O, dobrze. Jeszcze łyczek. Bardzo fajne pytanie, słuchajcie, już przedostatnie, na które odpowiem. Iwona Lis pisze, słyszałam, że niemowlę i małe dziecko, na przykład 2,5 i 3-letnie, nie jest w stanie zarazić się grzybicą paznokci od dorosłych, bo bardzo szybko rosną paznokcie. Czy to prawda, czy jednak dziecko może zarazić się grzybicą? Grzybica to jest... jeszcze chciałam wam powiedzieć, to też dobry temat. Jeżeli macie problemy z grzybicą, to te kuracje, ten harmonogram, który wam zaproponowałam w ramach tego harmonogramu na odrobaczanie i wzmacnianie też obejmuje grzybicę i wszystkie jej formy. Dlatego, że grzybica to nic innego jak po prostu pasożyt. Ona pasożytuje na naszym organizmie. Więc też jak najbardziej to odrobaczanie powinniśmy tutaj zastosować. I w jaki sposób to zrobić? Preparaty, które odrobaczają, również działają na grzybicę. Także jeżeli stosujecie zwykłą kurację odrobaczającą, jak najbardziej ona poskutkuje też na grzybicę. Na grzybicę fajne produkty, które warto włączyć. To jest Paudarko, to jest MSM, to jest, słuchajcie, odpowiednia ilość enzymów, dlatego że grzybica rośnie trochę jak grzybnia w lesie z tymi grzybkami jadalnymi, które jemy. Ona się po prostu płoży po ściankach w przewodzie pokarmowym. I my enzymami musimy porozcinać te wici grzybicy, żeby ją usunąć z organizmu, więc enzymy w grzybicy są bardzo ważne. Ale te wszystkie kuracje, które macie rozpisane w tym moim harmonogramie, który dzisiaj jest dostępny za 89 zł, a każdego dnia będzie droższy, też obejmuje właśnie kurację, jeżeli chodzi o grzybicę. Pamiętajcie tylko, że jeżeli grzybica jest ogólnoustrojowa i długo się z nią walczy, to też wychodzenie z niej zajmuje troszeczkę czasu i często pojawiają się przy grzybicy hereksy, czyli takie gorsze samopoczucie. I teraz nawiązuję do Iwony. Grzybicą nie można się zarazić od drugiej osoby. Musisz mieć ją w przewodzie pokarmowym, w swoim własnym organizmie, żeby wyszła ci na paznokciach. To nie jest wirus grypy żołądkowej, który możesz w powietrze wypuścić i ktoś go podłapie. Grzybica, żeby pojawiła się na paznokciach, trzeba ją mieć w swoim organizmie. I oczywiście, że można się zarazić różnymi rzeczami w, nie wiem, publicznych łazienkach albo publicznych toaletach, ale to jest kwestia układu odpornościowego, czy układ sobie z tym poradzi. Jeżeli macie grzybice w środku, to szybciej będziecie podłapywać te wszystkie grzybice z zewnątrz. Słuchajcie,
Wystarczy na dzisiaj. Informacji jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo Wam dziękuję. Mnóstwo osób. Cieszę się, że jesteście ze mną w niedzielę. Mam nadzieję, że te osoby, które normalnie pracują, udało im się poświęcić chwilkę czasu, żeby z nami się spotkać. Więc dzisiaj było o zdrowym odżywianiu. Jak zrobić te kroki kolejne, żeby to odżywianie polepszyć, poprawić. Pamiętajcie, że jutro też spotykamy się o 11 w ciągu dnia, ale wyślę Wam też mailika i wyślę wiadomość na bocie, jeżeli z tym PDF-em na jutro, więc jeżeli nie możecie z nami być o 11, to wideo też będzie dostępne do końca wyzwania, czyli do wtorku. Wszystkie informacje zresztą macie w mailu, tam jest to pięknie rozpisane, bo być może jest też dostępne do środy. W mailu jest wszystko, maile są w komentarzach do tego live'a na Facebooku, więc jeżeli chcecie, to na Facebooku. Są wszystkie informacje. Czyli co? Jutro robimy, słuchajcie, odrobaczanie, a w piątek zrobimy wzmacnianie. I tym wszystkim zamkniemy tą cudowną pigułkę. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia jutro. I dziękuję wszystkim osobom, które kupiły i te harmonogramy, one będą dostępne od piątku i ten kurs, który jest już gotowy na platformie. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś ma wszystkie moje produkty, to żeby poczekał na kolejny kurs, bo w nowych kursach będą inne informacje. W tym kursie są zebrane te informacje, wszystkie, o których mówiłam do tej pory, czyli zdrowe odżywianie, odrobaczanie, wzmacnianie. I jest cudowne, jest prawdziwą torpedą. Także ja jestem super excited. Bardzo się cieszę, że mogę Wam zaproponować taki produkt jeszcze przed świętami i to w tej promocyjnej ofercie. Naprawdę cena jest cudowna w porównaniu do wartości, którą się z tego kursu wynosi, no bo same pójście do lekarza raz w miesiącu z antybiotykiem i innymi lekami to jest koszt około 200 zł, 200-300, także już nie mówiąc o samopoczuciu i o zwolnieniach w pracy. Pa, dzięki!